Aura, w skład którego wchodzą Bożena Romaniuk, Bożena Wasiluk, Dorota Ramiak, Nadira Jabłońska, Irena Paździor, Anna Piołek, Krystyna Miłkowska, Teresa Jakubińska, Agnieszka Chudyba, Tadeusz Goś, Marian Wasiluk, Sławomir Ramiak. Mojem ogródek, ogródek się rózyc, każdy rózyc, napomina Niusiu mego kunicka. Kunicka nie chce, nie chce, napojem, bosiem, kunia, bojem, bosiem, kunia, bojem, bo jestem młoda. Ja tutaj jestem w tym zespole. Otóż to mnie przekonało w zasadzie poziom artystyczny i ten warsztat merytoryczny właśnie pana Tadzia Gosia. I to mnie przekonało do tego, żeby tutaj się zająć tą działalnością i no, poświęcić swój czas na wsparcie tego zespołu. Tak bardzo, bardzo się cieszę, że taką decyzję podjąłem. Przychodzę tutaj po prostu po to, że lubię śpiewać, lubię się spotkać z tymi ludźmi, bardzo sympatycznymi, bardzo miła grupa, naprawdę. To jest taki już właśnie stały punkt w moim tygodniu, środa. Od nowa jeszcze raz, jeden raz, tylko raz, tak mnie zamęczał dłuższy czas, dłuższy czas. Czas, niby nic, lecz nie dajcie się zwieść, przyzwyczai się człowiek i cześć, potem choćby się bronił jak lew, to już wejdzie ci w krew, a on od nowa jeszcze raz, jeden raz. Przychodzę, zauważyłam, bardzo dużo skorzystałam przy śpiewaniu, ponieważ tutaj pan Goś ustawia nam głos i śpiewam tak bardziej świadomie. Chybaj dziewczę zdrową, ojczyzna mnie woła, idę za kraj wam. Choć przyjdzie ścigać, jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. I choć przyjdzie ścigać,
niepodległość Polski, to Twoja walka. Pamiętaj, żeś Polkę, że to za tę walkę. Niepodległość Polski, to Twoja walka. Kiedyś śpiewałem też w chórze. Przez dosyć długi okres czasu, właściwie od zawsze. I tutaj, jak zacząłem pracować, to tutaj taki był pomysł, po prostu wyciągnąłem nutki i wiglanki, no to coś na trzy głosy, prawda, żeśmy się nauczyli bardzo prostej melodyjki. No i ja chciałem coś takiego zrobić, no, czy to byłoby tutaj, czy gdzieś indziej, skoro tu już zacząłem pracę, to żeby właśnie tu postawić taki zespół, nawet malutki, nawet jakiś kwartet. No ale tutaj no, pani dyrektor pomyślała trochę szerzej nad tym, pomyślała i zaczęła prosić, znaczy organizować panie i to się rozrastało, ale mówię, to kwestia, pomysł właśnie był taki, no fajnie byłoby, żeby takiego było. To świt, to zmrok, to świt, to zmrok, płyną. Spotykamy się, jak to się mówi, tylko dlatego, że lubimy śpiewać, kochamy śpiewać i nam to sprawia bardzo dużo przyjemności. Dum, 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 dum. Kto za tobą w szkole raniał do piórnika, żeby rada kto? Także piszę, znaczy sam aranżuję melodie, które wcześniej proponuję właśnie zespołowi i za ogólną akceptacją po prostu uśpiewamy te piosenki, które nam, że to powiem, sprawiają jakąś też przyjemność przede wszystkim, ale też i śpiewamy utwory, które są związane z pewnymi uroczystościami, takimi jak rocznica odzyskanie niepodległości, czyli 11 listopada. No oczywiście okres kolędowy, czyli śpiewamy kolędy. Się narodził w ciele.
aniołów rzesze z nią, ten cud oglądać chcą. Cudowny z nieba śpiew do ziemskich spływa z trzech. Tysiące złotych skrzypiec harf ogłasza łaski dar. Dzwoń, że dzwoń, głośno dzwoń, głos swój wszędzie nieś i rozgłaszaj wszystkim ludziom tę radosną wieść, że to Pan szedł już dziś, drogi Jezus Pan. Jako małe dziecię w żłobie Zbawca nam jest dan. Ani my nie jesteśmy ani takim zupełnie ludowym koło gospodyń, prawda, ani jakimś chórem. To jest trudno się tak, tak jakieś klasyfikacje, prawda, wejść. Ptaszkowie, tylko trzy braciszkowie, co zbierali się o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Dostanie. Co zbierali się o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak Bóg dał, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna, tak smutna. Mi tak